W noclegowni imienia świętego ojca Pio spędził minioną noc ełcki poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Kossakowski. Wczoraj późnym popołudniem zjawił się tam po to, by jak twierdził, poznać problemy bezdomnych, porozmawiać z nimi i zobaczyć świat, w którym żyją. Służenie ludziom to najważniejszy obowiązek posła, mówił Kossakowski. Inicjatywa nie spotkała się jednak z poparciem zwolenników Platformy Obywatelskiej, którzy wczoraj czekali na Kossakowskiego przed noclegownią. Jak mówił Tomasz Osewski, dyrektor biura innego ełckiego posła Andrzeja Orzechowskiego z PO, to początek kampanii wyborczej. Przyszliśmy prosić, by poseł PiS zrezygnował ze swojego pomysłu, dodał Osewski. Przed noclegownią doszło do ostrej wymiany zdań. My uważamy, że pan poseł robi to zwyczajnie dla kampanii wyborczej i dla niczego, bo nam też los zwykłych ludzi jest dla nas ważny, tak samo jak dla pana. Przez ileś lat pan z Platformą Obywatelską współrządził w powiecie i teraz mówienie tak, że Platforma robi źle. Być może nie jesteśmy najlepsi. Nikt, ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Być może nie jesteśmy najlepsi, ale my przynajmniej nie robimy takich rzeczy, że bazujemy na emocjach, na uczuciach ludzkich i nie idziemy do domów dziecka, nie idziemy do domów, gdzie są ludzie wykluczeni, tylko po to, żeby nabić sobie punkty wyborcze i uważamy to za niedobrą inicjatywę i tyle, panie pośle. Nie idziecie tam, nie pomagacie zwykłym Polakom. My pomagamy poprzez codzienną pracę. Pomagacie, tworzą stanowiska, panie radny, tworzycie stanowiska do osób wykluczonych i to jest wasza pomoc. Potraficie tylko w ten sposób. Nie potraficie zdobyć się na zwykłe ludzkie gesty. Dziękuję bardzo. Kossakowski z pomysłu nie zrezygnował, zameldował się w noclegowni i przez jedną noc towarzyszył bezdomnym. Do późna graliśmy w karty, długo rozmawialiśmy. Poseł pokazał, że jest dla ludzi, relacjonowali dziś rano mieszkańcy domu imienia świętego ojca Pio w Ełku. Myśmy z nowo przyjętym człowiekiem byśmy rozmawiali, a poseł to jest w Warszawie. Do drugiej w nocy byśmy grali w karty. To znaczy, to było, nie była żadna taka akcja jakaś przedwyborcza, nic takiego. To ja sądziłem, że to będzie coś takiego, jak takie, no, powiedzmy kiełbaszka przedwyborcza, ale to nie było nic takiego absolutnie. To było może takie zapoznanie się z życiem tutaj ludzi, którzy tu mieszkają. Żeśmy rozmawiali, spali. Staliśmy się, pomyliśmy i zaraz idziemy do sierżanko. No, różne sprawy. Jak ma być, jak będzie, zobaczymy. Poseł jest dla ludzi. Także to potrzebne. Takie rozmowy. Przynajmniej wie, na czym stoi. Kossakowski nie krył swoich obaw przed wizytą w noclegowni. Nie wiedziałem, jak zostaną przyjęty. Te kilkanaście godzin okazało się jednak bardzo owocne, mówi poseł. Przede wszystkim rozmawialiśmy, byliśmy ze sobą, tak jak sobie założyłem. Mieliśmy czas na to, żeby porozmawiać. Nie ukrywam, że obawiałem się. Obawiałem się przyjść, czy mnie przyjmą, czy nie przyjmą, jak to będzie. Naprawdę uważam, że był to bardzo owocny czas. Nie opowiadam, jak wygląda życie w Sejmie, o tym, jak było w Katyniu, bo byłem na beatyfikacji, troszeczkę o bieżącej polityce, troszeczkę o tym, z czym oni się zmagają, o problemach, o zasiłkach socjalnych, o pomocy. Były też do późnej w nocy rozmowy prywatne. O drugiej się rozstaliśmy, koło siódmej już była pobudka. Jak się spało? Dobrze się spało. Nie narzekam naprawdę. To jest zupełnie inny świat od tego, w jakim ja w tej chwili jestem, ale naprawdę są to bardzo ciepli, mili ludzie. Jak przyszedłem, miałem tylko szczoteczkę i pastę do zębów. Podzielili się ze mną wszystkim, czym mogli. Dali mi czysty ręcznik, czystą pościel, mydło. Także naprawdę życzliwi ludzie.